Cześć wszystkim, witajcie. Dobry wieczór. Widzę, że pokój nam się wypełnia. Bardzo się cieszę, że jesteście. Tradycyjnie dajcie znać, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać. Dobra. Słuchajcie, zanim przejdziemy do sedna, na początek mam kilka takich spraw techniczno-organizacyjnych. Wow, super, nawet ktoś z bardzo daleka. Pozdrawiamy, Jolanto. Wszystko ok, widać, słychać, fajnie. Słuchajcie, napiszcie, jakie grupy uczycie, napiszcie, jacy uczniowie dziś was tu przyprowadzili. Z myślą właśnie o jakich dzieciach tu jesteście, widzimy się tu dzisiaj. Chętnie dowiem się również, czy dziś jesteście po raz pierwszy na webinarium, na szkoleniu Early Stage, czy może też widzimy się już po raz kolejny. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, jeszcze mnie nie znacie, to krótko mogę się... Cześć Natalio, pierwszy raz. Dobra, jeszcze trochę popatrzę, kogo uczycie. 4, 6, uczniowie lat 5, 7. Po raz pierwszy. Super. Dzieciaki dwujęzyczne. Tak. Fajnie. Widzę, że sporo osób jest po raz pierwszy. Bardzo miło mi was widzieć, czytać tak naprawdę. Super, że jesteście. Dobrze, ja nazywam się Agnieszka Gajewska, także witam tych wszystkich, którzy się dziś tutaj ujawnili, przedstawili i też tych, którzy po prostu nas oglądają, mnie oglądają i słuchają. Pracuję w Early Stage, jestem metodykiem, tworzę materiały edukacyjne, a także prowadzę swoją filię szkoły. Bardzo lubię szkolić, dlatego też webinaria, dlatego też między innymi dziś widzimy się tu razem. To webinarium i ten temat, nie ukrywam, że dziś jest dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, bo to temat języka klasowego, czyli taki niezwykle praktyczny, warsztatowy, można by wręcz powiedzieć, że trzeba ćwiczyć, mówić, żeby móc coś tak naprawdę pojąć, zrozumieć, czy też uświadomić sobie może jakieś obszary do pracy. A jednak spróbowałam zająć się tym tematem webinaryjnie. Zaraz odpowiem, widzę wasze pytania o certyfikaty, widzę twoje pytanie Małgorzato, także też zaraz do tego nawiążę. Także temat trudny, spróbowałam webinaryjnie, ale mimo to bardzo serdecznie was proszę, nigdy do tej pory nie zawiedliście, zawsze ten czat bardzo mocno żyje, opowiadacie, dzielicie się swoimi pomysłami, komentujecie, nie zgadzacie się, zgadzacie się. To jest super, także proszę o to cały czas, tak żebym nie tylko ja gadała, ale także żeby z waszej strony właśnie ta komunikacja tutaj w miarę możliwości, jakie daje nam to narzędzie wirtualne żyła. Także mam nadzieję, że nam to dziś wyjdzie. Cześć Joanno, kolejny raz na żywo i online. Bardzo się cieszę. Dobrze. Sprawy techniczne. Dziś pewnie całe to szkolenie, całe webinarium zajmie nam około godziny 15 minut. Raczej nie krócej. Już wiem, że z racji tego, że zawsze jest bardzo dużo osób, no to staram się nawiązywać do tego, o czym piszecie i gdzieś to też trochę tutaj płynnie od was po prostu zależy. Ale zobaczymy. Nie będzie to dziś takie webinarium przepełnione filmami, ale też będą filmiki, natomiast będzie dzisiaj trochę więcej właśnie takiego omówienia z mojej strony, ale też i mam nadzieję z waszej. Jako, że jest to webinarium, to jeszcze w takich kwestiach technicznych pamiętajcie, żeby wyłączyć jakieś mocno obciążające wasz internet programy działające w tle. Ja u siebie, tak jak już zawsze wspominam, prawie przy świecach tu siedzę, żeby wszystko dobrze hulało, także również was o to proszę, jeśli coś będzie nie przerywało i tak dalej, to klikacie odświeżanie,
aplikacji Reconnect i ponownie widzimy się z powrotem. Webinarium będzie nagrane, także około 2-3 dni system samodzielnie do wszystkich zapisanych osób wysyła link z nagraniem tego webinaru, także będziecie mogli sobie również ten webinar odtworzyć jeszcze raz. I będziecie mogli go otworzyć, to jest ważna informacja, przez następne 2 tygodnie, przez około 2 tygodni będzie on dla Was pod tym linkiem z maila dostępny. Także jeśli dziś mamy 12 kwietnia, to pewnie do około 30 kwietnia będzie można jeszcze raz do tych treści wrócić. Certyfikat. Jeśli chcecie otrzymać certyfikat, to jest taka możliwość, należy wysłać wiadomość na maila. Już Wam tutaj wklejam w czat, żeby wszystko na pewno było. Jest. Całe piękne zdanie, także jest mail universe@earlystage.pl wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska. Jako że uczestników tych szkoleń online naszych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i wiemy, że część z Was potrzebuje takich dokumentów, z kolei też jest duża część, która tego nie potrzebuje, więc jeśli chcecie, to po prostu odezwijcie się do nas i taki certyfikat na pewno otrzymać. Dobrze, widzę, że już dołączyło sporo osób, także dla tych, co dołączyli przed chwilą, jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, zanim puszczę Wam pierwszy slajd, miałabym prośbę, żebyście przygotowali sobie coś do pisania, jakąś małą karteczkę, ponieważ pierwsze zadanie będzie takim, spróbujemy, to też jest ryzykowne w tej przestrzeni robić takie zadania, ale spróbujemy, także proszę Was, żebyście przygotowali sobie długopis czy cokolwiek innego do pisania, jakąś kartkę, bo pierwsze zadanie będzie właśnie związane ze zrobieniem, z narysowaniem czegoś, może już tak Wam podpowiem. No dobra, to zaczynamy. Włączam prezentację. Może jeszcze zanim włączę, Agnieszka jest ready, super. Zobaczę jeszcze raz, jakie klasy tu uczycie. 1, 3, 4, 7, 1, 5, 1, 3. Super, tu widzę grupy early stage'owe, druga, trzecia klasa. Okej, dobra. Czyli tak mniej więcej. Przestrzał jak zwykle mamy dosyć duży, jeśli chodzi o klasy, z którymi pracujecie. To dobrze, dzisiejsze spotkanie, 3-latki do 7 klasy, no tak, no właśnie o tym mówię. Dzisiejsze spotkanie to język klasowy i tak naprawdę to co dziś tutaj się zadzieje, co też być może udało Wam się gdzieś przeczytać w opisie tego webinara, to na pewno nie będzie złota reguła, jak mówić, żeby wszystko wyszło, jak po prostu tutaj komunikować się z uczniami, aby wszystko rozumieli. Na pewno liczę na to, że też to będzie pewnego rodzaju taka być może burza mózgów. Na pewno ja podam Wam pewne pomysły, pokażę pewne rozwiązania, natomiast nie jest to tak, że jest to jakaś wiedza super tajemna i odkrycie tych kart dzisiaj zagwarantuje Wam, tak, Wam tu na pewno bezproblemową komunikację. Tak to jest w naszej pracy, w wielu aspektach tej pracy, że bardzo wiele rzeczy, od bardzo wielu rzeczy zależy i też zawsze to powtarzam, że na przykład w przypadku gier czy zabaw sukces jednej aktywności z jedną grupą, jednego dnia z jednym materiałem nie do końca gwarantuje ten sam sukces z inną grupą, innego dnia z innym materiałem. Także tak samo trochę jest w przypadku języka, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z tą drugą stroną, która również w tej komunikacji uczestniczy, to zawsze jest pewna niewiadoma. Natomiast nie dowiemy się, co działa, co w danej sytuacji może zadziałać, jeśli właśnie tych prób nie podejmiemy. No i dzisiaj trochę sobie to wszystko usystematyzujemy i mam nadzieję, że to też troszkę Wam pomoże. Zaczynamy od zadania. Mam nadzieję, że już wszyscy mają długopisy i kartki. Chciałabym, żebyście mnie posłuchali i narysowali.
narysowali coś. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Możecie dać znać, czy jesteście gotowi. Jako że pewnie oczekiwałabym bardzo długo na Wasze odpowiedzi, to po prostu zacznę. Także uwaga, zaczynamy. Bardzo proszę Was o narysowanie kwadratu. Obok niego chciałabym, żebyście narysowali drugi kwadrat, ale na boku. No i obok tego drugiego kwadratu trzeci, ale dotykający tego drugiego swoim jednym kątem. No i jestem ciekawa, jak Wam poszło. Jak wyglądają Wasze rysunki. Czy udało się to zrobić? Na razie jeszcze nie pokażę Wam rozwiązania. Dajcie znać, czy udało Wam się narysować te trzy kwadraty w konfiguracji. Kamili się udało. No dobra, to ujawniam rysunek, który być może część z Was również ma. Komu udało się to zrobić w ten sposób? Dajcie znać, bo teraz jest ten ciekawy moment, moment na pewne wnioski. Tak wyglądają moje kwadraty i mam świadomość tego, że instrukcja, którą Wam wydałam, nie tak, wyszło Wam inaczej. Mam coś innego. Niemożliwe, przecież to była perfekcyjna instrukcja, trochę inaczej. Bardzo jestem ciekawa, czy między sobą macie podobne konfiguracje w takim razie. Powiem tak, podobnie. Powiem, że bardzo mnie to cieszy, że wyszło wam to inaczej, bo teraz możecie na pewno na podstawie tych swoich doświadczeń napisać, jak się czuliście, kiedy wypowiadałam tę instrukcję. Co poszło nie tak? Co złego się zadziało? Co złego w tym moim komunikacie było, że nie przekazałam Wam tego odpowiednio? Kwadrat na boku był nieodpowiedni. Macie jeszcze jakieś pomysły, jakieś takie swoje odczucia, co... Być może co mogłam zrobić lepiej? Przecież bok figury to cały odcinek, a tak jakby ściana, nie tylko wierzchołek. I powiedziałam, że on jest na boku, tak? Obok niego drugi, ale na boku. Powinnam powiedzieć, że na kącie? Brak precyzji. Nie wiedziałam, co to znaczy obok. Okej. Obok niego leży stykający indywidualny odbiór słuchacza. Super. Bardzo, bardzo mądre rzeczy piszecie i w ogóle to jest takie niesamowite doświadczenie tego zadania, które też w ogóle piszcie też dalej, co poszło nie tak, co zrobiłam, co mogłam zrobić lepiej, co zrobiłam źle, że tak naprawdę już z tych Waszych właśnie osobistych tutaj odczuć po tym zadaniu można bardzo wiele dobrego wyciągnąć, wiele wskazówek. Magdalena zrozumiała, że ten drugi leży na boku, czyli wyszedł mi taki sam kwadrat. Aha, no inaczej rozumiemy bok, tak? No ja tutaj rzeczywiście nieprecyzyjnie to nazwałam, niematematycznie. Dobra, bardzo wiele dobrego. Potrzeba było więcej szczegółów, mało szczegółów, kilka interpretacji. Dobrze, mam nadzieję, że to zadanie... troszkę wprowadziło nas w ten klimat i dało nam też do myślenia, że mimo to, że popatrzcie, operujemy tym samym kodem językowym, bo moja instrukcja była w języku polskim, to jednak pewne słowa okazały się niejednoznaczne, zbyt mało precyzyjne, zbyt mało szczegółowe. Możemy to przenieść na sytuację z uczniami, którzy wiadomo, że dostęp do tego kodu językowego, czyli do języka angielskiego mają dosyć ograniczony, na pewno bardziej niż my. Stąd też ten język to od razu jest pewna wskazówka, tak, że tu na pewno należałoby nad tym popracować. Nie będę Wam więcej w takim razie zdradzała tych zasad, bo to się pojawi w dalszej części prezentacji. Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Tym razem zapraszam Was na film. Tu zobaczycie Basię. Basia będzie wydawała polecenie.
do dosyć nieskomplikowanego zadania, które pewnie w większości książek gdzieś tam u siebie w kursach możecie znaleźć. I tym razem chciałabym, żebyście podczas już oglądania spróbowali wypisywać na czacie, jakie plusy, czyli jakie pozytywy, co Basia zrobiła dobre, w kontraście do tego, co u mnie zadziało się złego. Także zapraszam Was na film i zachęcam Was do wypisywania tych pozytywów, które się zadziały. Oglądamy. Hocus pocus! Everybody focus! Okay, very good, very good. Okay, now everybody take your books, okay? Hocus pocus books. And open your books, okay? Open your books. Page 52, okay? Page 52, all right? Very good, that's right. Yes, yes. Okay, good. Julia, open your book. Very, very good. Okay, and now everybody, look at exercise number one, okay? Look at exercise number one. All right, very good. Now listen to me and number the pictures. One, two, three, four. Okay? Yes. Are you ready? Yes? Ready? Yes. Everybody ready? Yes? Julia, are you ready? Yes. Have you got a pencil? Yes. All right, very good. Okay, so let's start. Number one, everybody. Number one, skate. All right. Okay. Number two, ski. Okay. Number three, run. 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 Are you ready? Yes. Okay, yeah. So let's check. What's number one? Skate. Okay, very good. What's number two? What's number two? Ski. All right. What's number three? Run. Okay, what's number four? Okay, what's number five? Okay, ready? Ready. And now look and write. Look and write. Number one here, what's this, Natalia? Run. Yes, so please write run, okay? And next, 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 next. Okay? All right. So write down the words. Super, już wracamy do prezentacji. W międzyczasie widziałam, że udzielaliście świetnych odpowiedzi. Postaram się tutaj to przewinąć, żeby to padło. Mówi, pisze, słowo, połączenie słów i symboli, gesty, pokazuje, pisze numery, polecenia szczegółowe, ale nie ma ich zbyt wiele, tak? Dopytywanie, prosty język, powtórzenia, sprawdzanie zrozumienia przez uczniów, proste zdania, powtórzenia, gesty, symbole, monitorowanie uczniów, czy rozumieją, powtarzanie, prosty język, uczeń słucha, powtarza, polecenia idą razem w parze z body language, dokładnie tak, pokazanie, ucho, one, two, three, liczenie, napisanie, świetnie, miły głos, o, też jest dosyć istotne, bardzo się cieszę, dziękuję Wam za te odpowiedzi, to co tutaj padło, to bardzo dużo świadczy o Waszej takiej świadomości też, także też wam gratuluję, bo to był taki filmik, można powiedzieć, surowy, bez żadnych podpowiedzi, bez też wskazówek, ja tutaj starałam się Was nie naprowadzać, także wiele z tego, co tak naprawdę wychodzi nam automatycznie, gdzieś w tej naszej komunikacji z uczniami, często nie podlega przez nas takiej analizie, tak, czy powtarzamy, czy w międzyczasie pokazujemy. A jednak zauważyliście, także za te pomysły Wam tu dziękuję. Padły pomysły z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak na przykład miły głos, coś Was rozłącza, to kliknijcie, słuchajcie,
Kliknijcie reconnect, bo u mnie jest wszystko w porządku. Czekajcie, zobaczę, czy nie mam sygnału z bazy, że coś nie działa. Nie mam, także być może filmik troszkę po prostu wam spowolnił, ale w porządku. Widzę, że już wróciliśmy. Także ta komunikacja werbalna i niewerbalna tu się pojawiła i teraz chwilę chciałabym w ramach jeszcze języka klasowego właśnie o tej komunikacji werbalnej i niewerbalnej opowiedzieć. Słuchajcie, w ramach naszego komunikatu werbalnego, który pojawia się na zajęciach, naprawdę dzieje się bardzo dużo i to są zazwyczaj takie rzeczy, których jesteśmy super świadomi, tak? Czyli to są wszystkie wypowiadane przez nas słowa układane w zdania, w polecenia, w instrukcje, w komunikaty. To także są piosenki oraz chants tak zwane. I tu mam na myśli takie utwory, które pełnią nie tylko funkcję, czy to wprowadzanie jakiegoś nowego materiału, czy to taką trochę bardziej rozrywkową, związaną z ruchem, ale taką, która jednak niesie ze sobą jakiś komunikat, jakąś informację. Na pewno korzystacie z takich piosenek na powitanie, z piosenek na pożegnanie, z tak zwanych story time chants, czy też widziałam kiedyś w jednym z kursów, był nawet chant na wycieczkę do toalety, także dzieciaczki, przedszkolaki, jeśli chciały do tej toalety iść, no to tak, gdzieś tam podnosiły rękę, mówiły toilet please i potem padało taki chant na wycieczkę do toalety. To są wszystko bardzo, bardzo fajne, bardzo atrakcyjne. Mówię o tych piosenkach i o tych chantach, utwory, o których też trzeba pamiętać o ich funkcji. Także też tu nie zapominajcie, że właśnie przed pewnymi aktywnościami warto wprowadzić czy to piosenkę, czy to właśnie jakiś chant, żeby przygotować uczniów do dalszej uwagi. Wypisałam tutaj też attention getters. Gdzieś bardzo ten pomysł tu mi się podoba. Nie wiem, czy znacie takie attention getters. Tu wypisałam ten link, wrzucę wam ten link jeszcze na czacie. Jest to link, z którego możecie pobrać te piękne karty zilustrowane. Ich jest dosyć dużo. I jak to działa? To oczywiście polega na tym, że nauczyciel mówi na przykład class, a klasa mówi yes, hocus pocus, everybody focus, tak? Tu widzieliście na filmiku z Basią, gdzie ona zanim wydała polecenie, to wypowiedziała właśnie taki attention getter, żeby właśnie grupę ku uwadze zmobilizować. Pod tym linkiem znajdziecie takie gotowe do wydrukowania karty, można je sobie wydrukować, zalaminować, też na pewno nie wszystkie, na pewno polecam wam nie zadrukowanie od razu całej tablicy ściany gdzieś tam w klasie, w której prowadzicie zajęcia i nie przesadzać po prostu, tylko wybranie sobie kilku, być może zmienianie ich raz na jakiś czas. No i oczywiście uprzednio przećwiczenie z uczniami, tak, o co to w ogóle w tym wszystkim chodzi. Także to był taki pomysł na komunikaty werbalne. W ramach chance chciałabym wam pokazać filmik z jedną z piosenek, bardzo atrakcyjną według mnie. Piosenka właśnie nosi tytuł Look at me please and do what I'm doing. Jest to piosenka z tej książki, którą widzicie, z książki The Singing Class Joanny Zarańskiej. I nie będę się więcej tak w zasadzie rozwijała na temat tych utworów z tej książki, bo nadchodzi kolejne webinarium, na które już dziś was zapraszam, jeszcze na koniec powiem o szczegółach, podczas którego będziemy przechodzić piosenka za piosenką przez te utwory i pod właśnie tym kolejnym webinarium, tak, też te utwory dostaniecie od nas, tak, że będziecie mogli z tych utworów na zajęciach korzystać. Natomiast dziś chciałabym wam pokazać krótki filmik, tym razem z Olgą Dębską-Wybraniec, może też ktoś z was kojarzy, może też ktoś był na szkoleniu.
webinarze Olgi, także zapraszam Was na ten film z tą piosenką. Look at me, please, and do what I'm doing. Look at me, please, and do what I'm doing. Look at me, please, are you ready? Let's start. Look at me, please, are you ready? Let's start. Stand up. Tak jest. Jak Wam się podobał ten chant? Tak, singing class, tak się nazywa ta pozycja. Natomiast tak jak mówię, to jest dosyć leciwa już pozycja z tymi piosenkami. Tu jak widzicie na zdjęciu jest kaseta. Także też gdzieś tam jeszcze można to kupić, natomiast tak jak Wam powiedziałam, podczas kolejnego webinaru po prostu uczestnicy otrzymają te utwory, także też nie musicie tego tam specjalnie jakoś wyszukiwać teraz. Super, cieszę się, że Wam się podobało, czyli to były te nasze, cofnę się jeszcze troszkę, komunikaty werbalne, tak? Czyli to, co produkujemy słownie. Zaraz przejdziemy też trochę do funkcji tego wszystkiego. Natomiast dla zestawienia mamy jeszcze komunikat niewerbalny. Wspomnieliście właśnie przy filmiku z Basią o języku ciała, o gestach, o demonstracji, tak? Bardzo istotne i często zapominane kwestie i też zapominana kwestia, że ten komunikat niewerbalny jest tak bardzo ważny, tak bardzo, można powiedzieć, odbierany przez uczniów, tak bardzo odczytywany. Niejednokrotnie w tym naszym komunikacie podczas zajęć, jeśli taką formułę przyjmujecie, że prowadzicie zajęcia w języku angielskim, ten komunikat niewerbalny niejednokrotnie przesądza o ostatecznym zrozumieniu tego, co my w języku angielskim do uczniów mówimy. Także naprawdę tutaj należy o tym pamiętać, nie zapominać, pilnować. Też polecam Wam, jeśli macie taką możliwość, bo dla takiego własnego rozwoju jest to fajne, gdzieś tam albo siebie nagrać, albo spróbować zaprosić tak kolegę, koleżankę, niekoniecznie przełożonego na wasze zajęcia, żeby po prostu gdzieś mieć taki feedback z zewnątrz, tak? Być może samodzielnie potem obejrzeć taki filmik z tym, co my podczas tych zajęć tak naprawdę ze sobą robimy, bo niejednokrotnie nie mamy pojęcia, tak? Jak ja czasami oglądam powtórki moich webinarów, czy też nagrania szkoleń, to się zastanawiam tak, jejku, ciągle, nie wiem, tam coś powtarzam, albo przeskakuję z nogi na nogę, albo tak jakieś gesty mi się włączają. To się dzieje niejako automatycznie. W klasie, kiedy ten komunikat ma tak duże znaczenie, super nad tym trochę bardziej zapanować. Tu mamy kontakt wzrokowy, pamiętamy o tym niejednokrotnie, słuchajcie, spojrzenie na ucznia już jest jakąś informacją, już można tak uzyskać pewną reakcję, oczekiwaną reakcję poprzez sam kontakt wzrokowy. Nasz język ciała, nasza postawa, czyli też inaczej, jeśli my zajęcia, czy jakieś polecenie, czy instrukcje gry gdzieś tam wydajemy, prawda, skuleni, zgarbieni z kąta sali, a inaczej, jeśli tak na ten moment zajmujemy pozycję w centrum, pozycję, która jakby swoją właśnie postawą mówi o tym, że teraz dzieje się coś ważnego i teraz warto mnie po prostu posłuchać. To samo z mimiką, tak? To samo z uśmiechami, czy też z jakimiś tam spojrzeniami, które tak nie do końca pokazują aprobatę. Ekspresja emocji, demonstracja. No tak, to są dosyć oczywiste sprawy. Tu jeszcze wypisałam w takim
można powiedzieć, kontraście do tych kart attention getters, wypisałam action cards, bądź też własnoręcznie rysowane rysunki, ilustracje gdzieś tam na tablicy. Też Wam to polecam. W internecie jest sporo takich szablonów, jak wpiszecie sobie właśnie to hasło kart, które wyrażają pewne polecenia, na przykład, nie wiem, siadamy, podnosimy rękę, żeby coś tam chcieć powiedzieć, nie wiem, teraz wyciągamy kredki, czy teraz sprawdzamy pracę domową, czy teraz robimy cokolwiek innego. Wiem, że niektórzy lektorzy bardzo sobie cenią pracę z takimi kartami, gdzieś tam, zwłaszcza właśnie w przypadku uczniów młodszych, gdzieś tam w widocznym miejscu kilka takich kart porządkujących wywieszonych i też wtedy ten komunikat werbalny o wykonaniu jakiegoś polecenia może towarzyszyć właśnie wskazywaniu karty z daną akcją. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju połączenie, to też tutaj chyba Jolanta o tym napisała, połączenie właśnie tego, co mówimy z tym, co widzimy, tak? Czyli mówię numer strony 52 i zapisuję jednocześnie na tablicy. Takie wszelkie połączenie właśnie, tak, czyli ilustracja tych naszych słów jakimś obrazem, czy też właśnie gestem, jest bardzo, bardzo pomocna w ogóle uczniom w zrozumieniu, ale zwłaszcza uczniom z problemami, tak, z trudnościami, czy ze skupieniem uwagi, czy właśnie z taką koordynacją. To wszystko bardzo porządkuje im tę pracę, także to też nie tylko dla takiego waszego spokoju, żebyście byli zrozumieni, ale również dla komfortu pracy uczniów jest dosyć istotne. Tak, dokładnie tak jak przy uczeniu nowych słów, nowych fraz, również takie karty związane z klasowymi poleceniami można i warto wykorzystywać. Możecie też samodzielnie narysować. Słuchajcie, dzieciaki uwielbiają, jak nauczyciele coś rysują na tablicy, jak im to nie wychodzi, jak koń przypomina pudełko od zapałek albo tak, cokolwiek innego. Także też się tego nie bójcie, oni są naprawdę tak wyrozumiałymi tutaj widzami. No wiadomo, to musi być szybki, tak, jakiś tam patykowy rysunek, jeśli coś takiego chcecie przekazać. Niejednokrotnie to ratuje sytuację i pomaga nam nie uciekać się właśnie do tłumaczenia, tak, naszego polecenia na język polski. Dobra, przechodźmy dalej. Tu starałam się Wam, Jolanta się nie zabiera za rysowanie, okej. Okay. Tu chciałam Wam zilustrować to, o czym będziemy mówić w drugiej części prezentacji, takiej bardziej, można powiedzieć, konkretnej, już związanej z konkretnymi zasadami właśnie wydawania poleceń, instrukcji. Jak bym mogła Wam to opisać? Z jednej strony mamy ucznia, uczniów, z drugiej strony mamy nauczyciela, który chce wydać jakąś instrukcję, czyli najpierw możecie sobie spojrzeć na tę dłuższą strzałkę, tak? Czyli czy to będzie instrukcja do gry, do jakiegoś zadania, do wykonania w książce, czy to będzie instrukcja mówiąca o tym, jakie gesty mamy wykonać do piosenki, bądź co zrobić podczas zadania na słuchanie, czy to będzie właśnie jakaś zabawa. Cokolwiek ważnego tak naprawdę chcecie uczniom przekazać, grupie uczniów, musicie mieć ich uwagę. Ta uwaga ze strony uczniów jest ważna. Po pierwsze dlatego, żeby rzeczywiście tę waszą instrukcję, ten wasz komunikat zrozumieli. A po drugie, dla całej takiej dynamiki lekcji, czasu zajęć, no i dla waszego też, nie ukrywajmy, komfortu, tak? Naprodukowaliście się, przynieśliście coś super, super fajnego i możecie sobie wyobrazić taką sytuację. No i mówicie o tym, tak, co to tutaj trzeba zrobić, rozdajecie te materiały, w ogóle wymyśliliście naprawdę świetny silnik jakiejś gry językowej, która ćwiczy gramatykę, pisanie i coś tam. No i rozdajecie to wszystko i potem... Co się dzieje? A co trzeba zrobić? A co ja mam tutaj zrobić? Mam tu coś napisać? Ktoś już coś nakleja, ktoś coś gdzieś komuś zabiera. No właśnie, no i wtedy po prostu, oprócz tego, że gdzieś na pewno czujemy zdenerwowanie, to jest zwyczajnie szkoda tej całej naszej pracy. No i
Stąd też, żeby ta instrukcja, czy to, co chcemy powiedzieć, zostało odebrane, wykonane też z sukcesem przez ucznia, czyli też jakby to jest wszystko ku jego korzyści, musimy mieć jego uwagę, żeby tę jego uwagę mieć podczas całych naszych zajęć, które prowadzimy. Musimy ją wydać, musimy tę instrukcję wydać w sprzyjających warunkach. No i takie warunki może nam stworzyć między innymi komunikat porządkujący. Tu widzicie strzałeczkę dosyć krótką, bo ten komunikat właśnie taki krótki ma być. Na przykład w tym filmiku z Basią, Basia użyła jednego z attention getters, tak to było chyba, hocus pocus, everybody focus. Grupa odpowiedziała i tę uwagę tak uczniów na moment wydawania instrukcji miała. Bardzo chciałabym podkreślić tutaj znaczenie tego. Wiem, że to jest dosyć oczywiste, ale często jak oglądam zajęcia, to jest mi po prostu zwyczajnie szkoda, że dzieciaki nie słuchają. I wiem, że słuchałyby i usłyszałyby i zrobiłyby, bo lektor jest super do tego przygotowany, tylko właśnie zabrakło tego czegoś na początku, tego takiego zadbania o dobre warunki wydania tej instrukcji. No i to jest ten komunikat porządkujący w szczegółach, o którym trochę więcej tutaj chciałabym Wam opowiedzieć. Ja go traktuję jako pewien rytuał, ale rytuał zmienny, rytuał nie taki nudny, powtarzalny, ciągle ten sam, natomiast ciągle występujący, czyli chciałabym, żebyście z dzisiejszego webinaru sobie zapamiętali właśnie ten komunikat porządkujący. Pewnie można by to jakoś ładniej nazwać, jakoś przyjaźniej, bo komunikat porządkujący brzmi tak dosyć surowo, natomiast no, ta nazwa wyczerpuje jakby tutaj tę definicję, którą chciałam Wam pokazać. On może być werbalny, może być niewerbalny, powinien być dosyć krótki, zwięzły, nie powinien nam zajmować zbyt dużo czasu naszych zajęć, trochę taki hasłowy. Powinien oczekiwać odpowiedzi, reakcji ze strony grupy, czyli takiego potwierdzenia, że jesteście ze mną, że mnie słuchacie, że teraz mam Waszą uwagę. Powinien być głośny, ale nie w znaczeniu takiej głośności decybelowej, ale bardziej w znaczeniu takiej głośności budzikowej, chociaż pewnie nie jeden budzik u Was w domu jest rzeczywiście i decybelowo również głośny, czyli przerywający dotychczasową aktywność, tak? To jest ta definicja tego budzika. Powinien zwracać uwagę i powinien mieć taką formułę właśnie tego zjawiska pattern interrupt. Nie wiem, czy jest Wam to zjawisko znane. Ono jest często wykorzystywane, czy to właśnie w reklamach, czy też właśnie w jakiś tam w marketingu i tak dalej. Świetnie również znajduje swoje zastosowanie i wiele z nas korzysta i czerpie z korzyści tego zjawiska podczas swoich zajęć, nawet nie wiedząc. To zjawisko mówi o przerwaniu jakiegoś schematu, o złamaniu jakiegoś wzoru, znowu o zrobieniu czegoś, co gdzieś przerwie, wyrwie uczniów z tego, co do tej pory robią, zwróci ich uwagę. Jednym z takich pattern interrupt może być na przykład, kiedyś o tym przeczytałam, nie wierzyłam, że to zadziałało, ale zadziałało, czyli wyobraźcie sobie sytuację, w której grupa gdzieś, oczywiście to też zależy od liczebności grupy, ja akurat to zrobiłam z grupą 12-osobową, gdzieś tam jest po przerwie i już my tam kolejny raz mówimy, że the break is over i tak dalej. Wiecie, co się wtedy dzieje, jak się przerwa kończy, wtedy jeszcze trzeba dokończyć kanapkę, iść do toalety, jeszcze, nie wiem, coś tam się dzieje w telefonie, co jest dosyć istotne. No i pamiętam, że znalazłam gdzieś taki pomysł na to, żeby w ramach tego zwracania uwagi, przerywania dotychczasowej aktywności uczniów, nauczyciel zaczął drzeć kartkę papieru. No więc
no co mi szkodzi, prawda? No i tak już takie rzeczy na zajęciach robimy, słuchajcie, że darcie kartki papieru to już powinien być najmniejszy problem. Tak też jakoś tam kartkę zaczęłam tak, wiecie, drzeć. Najpierw jedno dziecko zaczęło się przyglądać, o co chodzi, potem drugie, trzecie, nagle wszyscy ucichli, zaczęli się patrzeć, ja na jeszcze mniejsze karteczki, kawałeczki zaczęłam to rozdzierać, no i to był trochę szok, tak? Wow, co takiego się dzieje? To też nie musiało wymagać jakiegoś komentarza z mojej strony. Gdzieś tam to zrzuciłam, wyrzuciłam. I zaczęłam tak właśnie z instrukcją dotyczącą dalszego ciągu zajęć. Także też zachęcam Was do tego, żeby być może znaleźć coś takiego, co troszkę przerwie rutynę, zwróci uwagę uczniów, co będzie tak czymś dla nich takim interesującym. Dobrze, to były komunikaty porządkujące i tu mamy chwilę, kilka przykładów. Sandra napisała, że jej klasa doskonale wie, że nie potrafi rysować. Okej, no właśnie, niech pani to narysuje, to niezła frajda. To też jest, a propos tego, co Sandra napisałaś, też jest fajne, bo wtedy tak pokazujemy trochę taką swoją ludzkość, tak, że też nam coś nie wychodzi, że gdzieś tak też nie jesteśmy tutaj doskonali, także to zawsze dla takiej zdrowej relacji jest bardzo fajne. Dobra, co to może być jeszcze w ramach przykładów, ten komunikat porządkujący? Pojawiło się 12 pytań o treści, co pani robi po tym darciu kartki. Tak, pojawiło się, oczywiście, że się pojawiły pytania, natomiast no, moim celem nie było tak jakby odpowiedź na te pytania, tylko wywołanie pewnego rodzaju szoku i takiego no właśnie oderwania, tak, ich od tej aktywności. Na pewno oni poczuli, że to, co ja robiłam, było trochę bardziej interesujące niż kanapka, toaleta, czy to, co tam robią w telefonie, i to też był mój cel. Co sobie pomyśleli? Nie wiem, to nie była starsza grupa, to była bodajże druga klasa, więc też mam nadzieję, że jakieś złe myśli na mój temat nie pojawiły się w ich głowach. Na pewno dało mi to przestrzeń do tego, abym mogła powiedzieć właśnie, może nie hello, good afternoon class, take out your books, tylko żebym mogła powiedzieć hey, the break is over, okay, let's start the lesson. Czyli gdzieś zacząć jakby tak tę moją drugą połowę zajęć po prostu od początku, od nowa. I też po takim szoku, to też jak sobie poczytacie gdzieś tam w źródłach o tym zjawisku, o tym pattern interrupt, to też w źródłach jest napisane, że psychologicznie umysły są wtedy takie po takim szoku trochę bardziej trzeźwe do przyjęcia czegoś nowego. Także też można tego spróbować. Natomiast no, kartka to wiecie, to jest jeden z tysiąca pomysłów i nie do końca. Mnie po prostu bardzo ciekawiło to, czy to w ogóle jakiś wpływ może wywrzeć. Dobra, nasz komunikat porządkujący to może być oczywiście przywitanie i powinno być przywitanie i też czasami o tym zapominamy, czyli zwłaszcza jeśli prowadzicie zajęcia w sali, do której uczniowie wchodzą wcześniej niż wasz czas zajęć wyznacza godzinę początku tej lekcji. Wtedy oni już tam siedzą, tak, wyjmują swoje kanapeczki, książeczki, zadomawiają się i ciężej jest właśnie ich wtedy do tego początku lekcji przywołać. Także tu też takie, słuchajcie, jednoznaczne przywitanie z uczniami, oczekiwanie od nich odpowiedzi na to przywitanie. Tu widzicie, ja mam taki styl, też to się tutaj dosyć często pojawia, ja bardzo często podczas moich zajęć pytam ready, are you ready? Bardzo lubię, i na początku też było to bardzo dla mnie ciężkie w formie webinarowej, nie otrzymywać potwierdzenia od uczniów, od
uczestników lekcji, tego, że są ze mną, że mnie słuchają, że mnie rozumieją, że ja nie powinnam zwolnić, że nie powinnam przyspieszyć. Taki komunikat właśnie, gdzie oni mi odpowiedzą, to na pewno ich przywołuje tak troszkę do, no właśnie, do tej uwagi, w jakiś sposób też może nie dyscyplinuje, ale mobilizuje do troszkę szybszej, sprawniejszej pracy i na pewno do gdzieś tam nie zbiegania z tematu. Zawołanie grupy ucznia, czyli znowu gdzieś tam widzimy, że coś tam się dzieje, ktoś gdzieś, nie wiem, odszedł, odbiegł. Nie musimy, jeśli chcecie taki komunikat wydać w języku angielskim, strasznie dużo opowiadać, robić takich długich komentarzy, tak, hej, przestań, co ty tam robisz, nie wiem, nie szarp tego krzesełka, zostaw ten plecak, dlaczego zakładasz go i wyrzucasz przed... To naprawdę nie jest tutaj konieczne. Naszym celem, jeśli pojawi się jakiś kryzys, ktoś, nie wiem, się buja na krześle, jest przekazanie takiego komunikatu, aby ta sytuacja nie zakończyła się tragedią i nie musimy tutaj nie wiadomo ile na ten temat mówić. I to nasze mówienie, nasza taka chęć wygadania się, to niestety kobiety my to mamy, po prostu musimy się nagadać, także w klasie, to bardzo... To nie spełnia tej funkcji, którą my byśmy chciały, żeby to niestety spełniało, bo uczniowie niestety w takim komunikacie nie biegaj, nie rób, nie wiem, nie rysuj, nie przeszkadzaj, nie gadaj. Oni to nie słyszą bardzo cichutko. Oni słyszą to gadaj, oni słyszą to biegaj, to bujaj się na krześle. Także tu na pewno taka reakcja powinna być po prostu krótsza. Zakończenie jakiejś aktywności. Okej, time's up, let's check, tak? Czyli nie gdzieś tam znowu w międzyczasie, po cichutku, tylko sygnalizujecie, co chcecie zrobić. Oczekujecie tej uwagi, macie tę uwagę grupy w tym momencie, no i możecie przejść do tego clue, tak? Do tego tu w tym przypadku na przykład sprawdzania. Powiedziałam gdzieś przy tym slajdzie poprzednim, że ten komunikat porządkujący może być również niewerbalny i tu wiem, że niektórzy stosują tak na przykład takie piszczące zabawki, tak jakieś tam bip bip, czy właśnie jest chociażby taki też konferencyjny trik, if you can hear me clap once, tak, i tam 5 osób klaszcze, if you can hear me clap twice, już klaszcze coraz więcej, bo już się robi głośniej od tego klaskania. If you can hear me clap 3 times, i nagle cała ta klasa klaszcze 3 razy. To przy dużych grupach fajnie, właśnie tego powiedziałam, że konferencyjny trik fajnie wychodzi, ale też jakby trzeba to, zwłaszcza z młodszymi uczniami, wprowadzić, tak? Zwrócenie na siebie uwagi, no to również te wszystkie attention getters, to również tak, to co widzieliście. To także pytanie o gotowość. Tu Sandra napisała, że ktoś odpowie no we aren't na pytanie ready, are you ready? Tak, to się zdarza i to się zdarza też można powiedzieć dosyć często. Natomiast ja mam takie doświadczenie, że zazwyczaj jak już się konsekwentnie cały czas, tak, ja mam to tak w automacie, że wydaje mi się, że uczniowie, tak, którzy gdzieś jakby to pytanie o tę gotowość do różnych aktywności słyszą tak często, że już po prostu im się nie chce, tak, podpuszczać i tak no we aren't mówić, także to też po prostu bardzo zależy do grupy. Tak jak powiedziałam na początku, nie wszystko z każdą grupą, z każdym uczniem tutaj zagra na pewno. Przywołanie do porządku to również pewnego rodzaju komunikat porządkujący, znowu nie musi być tutaj, wiecie, nie wiadomo co. Okay, listen, ready? Are you ready? Okay, let's coś tam. Tak, w naszym, u mnie często część dzieciaków odpowiada no we aren't, ale to jest chyba forma żartu. No oni też się popisują, że potrafią, słuchajcie, no
taka super spontaniczna tutaj reakcja, jakiś żarcik, tak, próba też tutaj podpuszczenia was, to też jest wszystko takie, takie fajne, że już jakby tak żartują w języku angielskim, kurczę. Dobra, to były komunikaty porządkujące. I druga część prezentacji przed nami, czyli takim myśleniem życzeniowym, zasady instrukcji, które działają, bo przechodzimy do instrukcji, czyli po tym naszym komunikacie porządkującym wyobrażacie sobie, że już mamy uwagę uczniów, że już zrobiliśmy którąś z tych rzeczy, zapiszczeliśmy, użyliśmy jakiegoś attention gettera, podarliśmy kartkę, cokolwiek sobie wymyśliliśmy, mamy uwagę uczniów, mamy ich skupienie, możemy teraz wypowiedzieć naszą instrukcję, możemy teraz poprosić ich o wykonanie czegoś. Chciałabym, żeby to były zasady, które zadziałają zawsze, ale musiałam to skorygować, bo one najprawdopodobniej zadziałają. Być może jedne bardziej, jedne mniej, także też chciałabym, żebyście w ten sposób tego tu posłuchali. Jeśli coś po drodze tak jakby wzbudzi waszą wątpliwość, no to koniecznie też komentujcie. Julita, cześć Julita, ja mam zawsze problem z numerowaniem, kiedy to, tylko powiem number one, od razu cała klasa mówi, Jezus. Number one, yellow sun. Myślę, że może, w sensie rozumiem, że może cię to wnerwiać za którymś razem, kiedy tak się dzieje, jak chcesz szybko zrobić jakieś numerowanie, ale powiem ci, że za kilka lat, jak będziesz to wspominać, pewnie się będziesz z tego śmiała, bo na swój sposób jest to naprawdę piękne, że dzieciaki właśnie w ten sposób bawią się językiem. Dobra, dobrze, że już mówią poprawnie, bo na początku było no we are. Tak, na to odpowiedź na pytanie are you ready? No to też właśnie też takie powtórzenie, tak? To też jest sposób na to, żeby coś super wyćwiczyć. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tych zasad. Ja sobie podzieliłam na takie przed wejściem do klasy, w klasie i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od tych, będzie ich 11. To jest 11 zasad, które najprawdopodobniej zadziałają. 11 zasad wydawania instrukcji. Czyli przed wejściem do klasy fajnie mieć plan. Plan, który powinien być jednoznaczny. Pamiętacie w moim poleceniu o kwadratach pojawiło się jeden z waszych komentarzy, był, że właśnie, że to nie było jednoznacznie, mało precyzyjnie i tak dalej. I no właśnie, ten plan, który my sobie zapiszemy, wzięłam to w łapki, bo ja bym sobie go zapisała w takiej formie dosłownej, bym sobie zapisała i przez wiele, wiele lat nawet nie takich początkowych lat mojej pracy w klasie i na pewno gdybym miała teraz właśnie jakąś lekcję też tak poprowadzić to, czy jakieś zadanie przeprowadzić, czy chociażby to, co mówię dzisiaj do was, też opiera się na pewnym planie, który mam zapisany. Zapisany, czyli uporządkowany, ułożony, czyli ja wiem konkretnie, co po czym nastąpi. Ja sobie sprawdziłam tę jednoznaczność, tak? Tu w tym moim poleceniu o kwadratach, trochę celowo to było takie polecenie, które naprawdę musiałam się pilnować, żeby wam nie powtarzać. Też się trzymałam dosyć mocno, żeby te wszystkie narysuj kwadrat, obok niego drugi kwadrat na boku, żeby nie powiedzieć tego raz jeszcze. Także ten plan powinien być właśnie jednoznaczny i zapisany. Albo w waszej głowie, jeśli tak pracujecie, albo na kartce. Zachęcam was do tego, żebyście... Mimo to, że to się może wydawać dosyć takie żmudne, spróbować, zwłaszcza przy skomplikowanych poleceniach, a niekiedy nasze polecenia w książkach, nie wiem jakie macie doświadczenia, ale niekiedy tak jest, że te polecenia to jest listen and number, write and nie wiem tam, ask your friend, tak? Czyli w ramach jednego zadania mamy kilka czasowników, kilka aktywności, które uczeń ma zrobić i warto... Należy do tego zajrzeć wcześniej i też te instrukcje zaplanować. Czyli mamy zapisany jednoznaczny plan.
Co jeszcze przed wejściem do klasy w naszym planie powinno być? W naszym planie powinniśmy uwzględnić logicznie ułożone etapy, czyli po kolei, co takiego będzie się w naszym poleceniu, w naszej instrukcji działo. Jeśli to nasze polecenie, tak jak wspomniałam, składa się z kilku aktywności, listen and number, write, nie wiem, cokolwiek, bo tych poleceń może być naprawdę dużo, to dobrze zaplanować sobie te wydawanie instrukcji, konkretne, jednoznaczne właśnie słowa, których będziemy też używać, właśnie w takich etapach dla każdego z tych czasowników, z tej aktywności, czyli po ukończeniu etapu listen and number, który sobie rozpisuję, przechodzę do etapu write, czyli do etapu drugiego, jak tu widzicie, i sobie rozpisuję. Potem mam etap, nie wiem, tam ask your friend i rozpisuję sobie, co ja takiego powiem w etapie ask your friend, co ja takiego powiem po kolei w etapie write, co ja takiego powiem w etapie listen and number. Etapy, myślę, że tutaj wszystko rozumiecie. Co jeszcze planuję? Planuję oczywiście prosty język i to jest też ta kolejna rzecz, którą planujemy jeszcze przed wejściem do klasy i to też się wydaje oczywiste, słuchajcie, natomiast to jest najtrudniejsze. Mówić zwłaszcza do uczniów najmłodszych, właśnie z tym ograniczonym dostępem do kodu językowego w taki sposób, aby nas rozumieli w języku angielskim, jest naprawdę ciężko, jeśli sami językiem angielskim władamy w sposób no, znacznie bardziej płynny, tak? Znaczy, zdecydowanie łatwiej jest coś utrudnić niż ułatwić. Należy zaplanować ten język. Ja bym tu wam poleciła właśnie wypisanie sobie tych słów kluczowych. Zazwyczaj są to po prostu czasowniki. Czasowniki, którym też towarzyszy demonstracja. Czasowniki, które też można właśnie pokazać, czy to gestem, czy to na karcie obrazkowej, na karcie właśnie z odpowiednią akcją. Te czasowniki niekiedy trzeba ułożyć w zdania. Te zdania powinny być krótkie. To też od was padło, że zdania były krótkie i że były proste. Tak, że było dosyć szczegółowo, ale było prosto, czyli ta gramatyka również w tych zdaniach była łatwa. To się wszystko wydaje znowu taką sprawą dosyć oczywistą, ale wbrew pozorom dosyć często, jak obserwuję lekcje, to na przykład na polecenie o numerowanie w języku angielskim można usłyszeć coś takiego. Jeśli usłyszysz numerek 1, no to napisz go obok tego obrazka. Obok tego obrazka. Kiedy usłyszysz numerek 2, no to napisz tak go obok tego drugiego obrazka. A kiedy coś tam, to coś tam. Jeśli coś tam, to coś tam. Tak budujemy często takie dosyć długie, skomplikowane, warunkowe zdania, które tak naprawdę uczniom nie pomagają w zrozumieniu tego polecenia. Jolanta napisała coś ważnego i to jest właśnie tak, też jak napisałeś, że pracujesz z uczniami dwujęzycznymi, to od razu mi właśnie to przeszło przez myśl, że to jest na pewno pewne tutaj utrudnienie dla native speakerów, którzy właśnie często mówią prostym językiem, ale takim nieprostym pod kątem gramatyki i zdań dla naszego ucznia, który jednak, umówmy się, uczy się języka obcego jako języka drugiego, tak? W większości przypadków oczywiście. No i oczywiście powoli powtórzenia. Tu Basia doskonale to pokazała. Wiele powtórzeń. Te polecenie wymawiane również nie za szybko. Nie wszystkie etapy naraz, jeden po drugim. Mam nadzieję, że to teraz tutaj się staje dla was troszkę bardziej widoczne, tak? Na początku numerowali. Właśnie tu było to listen and number, a potem było pisanie, czyli znowu nie wszystko
nie wszystko naraz. To ma oczywiście swoje zastosowanie w grupach młodszych, tak? Pamiętajcie, że jeśli pracujemy z grupami starszymi, z grupami już zaawansowanymi, no to też ten język dopasowujemy do uczniów. Dobra, czyli to jest nasz prosty język i ten język warto zapisać, czyli to, co robimy przed wejściem do klasy, to planujemy sobie, planujemy poszczególne etapy, planujemy język, rozpisujemy to wszystko w planie. W planie zawieramy właśnie te krótkie zdania. Zapewniam Was, że jak spróbujecie sobie kilka razy rozpisać pewne polecenia w taki sposób, to potem niejako wejdzie Wam to w nawyk, jeśli już właśnie nie macie czegoś takiego, tak właśnie w automacie. Przechodzimy do tego, co się dzieje już w klasie, czyli wyobraźmy sobie, że tam to się zadziało w domu, nie wiem, w pokoju nauczycielskim, gdziekolwiek planujecie sobie pracę z poszczególnymi zadaniami, grami, z tym, co zrobicie na zajęciach. A to, co teraz, czyli czwórka, dzieje się już w klasie, czyli przed wydaniem instrukcji. Przed wydaniem instrukcji jest nasz magiczny komunikat porządkujący, czyli w jaki sposób kradniemy uwagę uczniów, zdobywamy ich uwagę uczniów. Wszystkie oczy, tak, w tym momencie są tu na Was. To, co jest istotne w tym momencie, to to, żeby zbyt łatwo się nie poddać, żeby myśleć też o sobie, żeby myśleć też o uczniach, o tym, co przygotowaliście dla uczniów. I jeśli na ten komunikat porządkujący, który tam sobie wcześniej rozpracowaliśmy, już nie będę tego powtarzać, ale jeśli na ten komunikat nie otrzymacie odpowiedzi, nie otrzymacie tej uwagi, tej reakcji, to musicie spróbować czegoś innego. To nie jest tak, że wydajecie to, żeby to było, żeby to wydać, tylko żeby móc potem w spokoju z ich uwagą wypowiedzieć instrukcję, nie musicie jej potem powtarzać każdemu z osobna po polsku na ucho czy nie na ucho, tak ponownie. Po wydaniu komunikatu właśnie porządkującego, numerek 5, osobny punkt, czekamy na skupienie uczniów, czekamy na tę ciszę. Patrzymy, czy rzeczywiście to, co zrobiliśmy, zadziałało. Mamy ich skupienie, więc przystępujemy do wydawania naszej instrukcji. I to, co teraz się będzie działo, od szóstki w dół, to co się dzieje podczas wydawania instrukcji. To będą takie rzeczy, które w większości wymieniliście, co już jakby pojawiło się w pierwszej części naszej prezentacji, czyli na przykład język ciała. W ramach tego języka ciała na pewno mamy gesty, na pewno mamy kontakt wzrokowy z uczniami, to też jest dosyć istotne, pamiętajcie, żeby ten kontakt wzrokowy nawiązywać. No i mam tutaj taki, tak naprawdę ze znakiem zapytania punkt. Ciekawa jestem w sumie, co o tym myślicie, o tym neutralnym wyrazie twarzy, który podczas takiego polecenia tak może na twarzy lektora właśnie mieć miejsce. Ten punkt opiera się tutaj na moim osobistym doświadczeniu, na takiej obserwacji, hospitacji, którą miałam w czasach studiów w jednym z przedszkoli, gdzie właśnie tak hospitująca zwróciła mi uwagę, że wydając moje polecenie, czy też zwracając uwagę w jakiś sposób uczniom, mam ten uśmiech, tak, na twarzy, czyli gdzieś to, co mówię, nie do końca zgrywa się z tym, co pokazuje moja twarz. I zwróciła mi uwagę, że właśnie może być to dla ucznia mylące, że on nie do końca może wiedzieć, czy ja sobie tak nie żartuję, czy
co ja tam mówię. To akurat była lekcja w języku polskim, także tutaj też odszedł ten problem niezrozumienia języka angielskiego, więc tym bardziej jakby był to dla mnie dosyć taki cenny komentarz do zastanowienia się. Nie chciałabym tutaj wam jakoś jednoznacznie tego tu jakby mówić, że takie mam zdanie albo nie, bo tak naprawdę nie wiem, to bardzo zależy tutaj od sytuacji. Na pewno warto się temu przyjrzeć, zastanówcie się. Właśnie Agnieszka pisze, że robi duże oczy, jak coś ciekawego chce dzieciakom przekazać, albo jak zadaje pytania. Czyli gdzieś ta myśl taka o tym, że jednak ta nasza twarz, ta nasza mimika ma znaczenie, ma wpływ na odbiór, to jest ważna myśl. Tak jest mylące, bo uczeń może nie słuchać, a jednak body language zawsze działa. No właśnie, także na pewno zwróćcie uwagę, czy być może wy tak nie robicie. Ja jestem taką raczej większość czasu tak entuzjastycznie uśmiechniętą osobą i też w klasie gdzieś mam takie wrażenie, że ten moja postawa niejako pokazuje postawę też uczniom, tak, moje zaangażowanie ma swoje odbicie w klasie. No i właśnie tu trochę wpadłam, tak, z tym moim uśmiechem. No dobra, czyli mamy body language podczas wydawania instrukcji. Co jeszcze podczas wydawania instrukcji? Demonstracja. I tu celowo rozróżniłam ten body language od demonstracji, bo ta demonstracja, ja ją rozumiem w taki sposób, że pokazujecie każdy etap instrukcji, że to, co mówicie, otwieramy książki, tu, trzecie zadanie, że to, co wy mówicie, jednocześnie opatrzacie właśnie demonstracją. Także to jest niejako ta wizualna odpowiedź na wasze, wizualne wzbogacenie waszych słów. Okej, myślę, że to jest jasne. Po demonstracji mamy przykład. Przykład, jak ten przykład rozumiem. Na filmiku widzieliście Basię i Basia poprosiła jedną z uczennic o to, aby ten przykład wykonała. I to był taki przykładu, który nastąpił po pokazaniu zadania, tak? Czyli uczniowie zobaczyli zadanie, wiedzieli konkretnie, że mają tam popatrzeć i napisać, że to były takie dwa czasowniki, tak? Look and write. I następnie był przykład, tak? Marysiu, what's this? Ride a horse. Okay, ride a horse, right, tak? I w ten sposób taki przykład na konkretnym punkciku z książki został niejako na forum wykonany. Przykład można też podać przed pokazaniem zadania i to się bardzo sprawdza w takich zadaniach, gdzie na przykład uczniowie mają pogadać z kolegą, tak? Czyli na przykład zadania typu find someone who, albo zadać komuś jakieś pytanie. Wtedy warto jest zrobić takie zadanie z jednym z uczniów, bądź też z kilkoma osobami w grupie, a następnie powiedzieć ok, a teraz wy pytacie swoich kolegów, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne z tym przykładem. Przykład niejednokrotnie, słuchajcie, ratuje nam życie. Na pewno macie w swoich klasach takich uczniów, którzy zawsze wszystko kumają i oni już wiedzą, zanim jeszcze w ogóle książka jest niemalże otwarta, już zobaczą jakieś karty do gry i oni już połączą kropki, o co w tej grze może chodzić. Taki uczeń jest zawsze fajną osobą, z którą można przykład właśnie przeprowadzić, tak? Z którym można pokazać, jak to trzeba zrobić i ułatwić zrozumienie reszty grupy. No i oczywiście te wszystkie punkty, nadal, jeśli pamiętacie ten taki obrazek z panią nauczycielką, dzieją się przy założeniu, że nadal ta uwaga uczniów jest utrzymana. No dobra,
To był przykład. I skończyliśmy naszą instrukcję. Co się dzieje po wydaniu tej instrukcji, bo też coś się dzieje. Po wydaniu tej instrukcji, bądź też po wydaniu każdego etapu instrukcji, padają magiczne pytania typu okej, are you ready? Tak, czyli gdzieś pytamy uczniów o to, czy tak, jest to dla nich jasne, czy zrozumieli. Oczywiście również bardzo dużo w tej kwestii możemy uzyskać poprzez obserwacje, czyli w momencie, w którym podamy tak jakieś polecenie, sami niejednokrotnie już widzimy, czy uczniowie rozumieją, czy nie, więc można by się pokusić o stwierdzenie, że takie pytanie o to, czy okej to jest dla nich, jest zbędne, aczkolwiek ja nadal wierzę w jego siłę, bo jest to taka siła właśnie trochę porządkująca, może tak. Napisałam tutaj też o tych comprehension checking questions. To się zazwyczaj sprawdza w grupach starszych. Jest to też bardzo, bardzo fajna tutaj technika. W momencie, w którym wydajecie jakieś polecenie, na przykład narysujcie na zielonym drzewie 5 jabłek, a na czerwonym drzewie 3 gruszki. No i to jest wasze polecenie i następnie pytacie grupy, czy też pojedynczego ucznia, na przykład, co macie narysować na zielonym drzewie? Jabłka, ile tych jabłek? Gruszki, czy, ile tych jabłek? 5. Czy na drugim drzewie macie narysować banany? Nie. Co macie narysować? Gruszki. Czyli te pytania, które zadajecie, są pytaniami potwierdzającymi zrozumienie. To też na przykład w grupach starszych, jeśli zadajecie jakąś pracę pisemną, tak, i gdzieś tam sobie rozmawiacie być może z uczniami na ten temat, co można by, jakaś burza mózgów jest, co można by na wskazany temat w pracy uwzględnić, o czym można by napisać, no to wtedy właśnie po takiej burzy mózgów można, okej, czyli o czym piszemy? O tym. Czy piszemy o tym? Nie. Czy piszemy o tym? Nie. Czy piszemy o tym? Nie. Czy piszemy o tym? Tak. No i wtedy też właśnie to potwierdzenie zrozumienia tak uzyskujecie. A jednocześnie tak jakby ta komunikacja jest, bo jest jakaś informacja zwrotna. Po wydaniu instrukcji również rozdajecie materiały. To też jest dosyć istotne. Wiem, że wielu z nas, ja to był jeden z najczęstszych moich osobiście błędów gdzieś na początku mojej pracy. Już byłam tak podekscytowana tym, co tam przygotowałam, zrobiłam. Od zwykłego jakiegoś handouciku po materiały do gier, przez kleje i nożyczki, że gdzieś rozdawanie materiałów działo się na początku, bądź też w innym miejscu, natomiast nadal za wcześnie tego całego procesu wydawania instrukcji. No i jaki jest skutek? Oczywiście skutek jest taki, jaki byłby nawet z nami, z dorosłymi osobami, czyli jeśli dostaniemy coś do ręki, no to ja już nie słucham, ja już sobie patrzę, ja już sobie sama tu obczajam, co mam tu zrobić, znajduję sobie jakiś swój sposób. Jeśli dostałam klej i jeszcze jakieś kolorowe rzeczy do wycinania, czy też do ponaklejania, to ja już sama sobie na swój sposób to ogarniam, kleję i koniec końców okazuje się, że dzieci sobie zrobiły, wy sobie instrukcję, wyszło z tego zupełnie coś, tak, co wcale wyjść nie miało. Także pamiętajcie, że z tych wszystkich naszych punktów, które tutaj mamy, te materiały rozdajemy na przedostatnim miejscu. Bo co się dzieje na ostatnim miejscu? Na ostatnim miejscu, jak już wszystko rozdamy, wszystko powiemy, bierzemy oddech, udało się, jedno zadanie z 20 za nami, Jest czas na monitorowanie grupy, jest czas na feedback i to jest zazwyczaj takie już ciche, czyli wy po prostu przechadzacie się po klasie. Na tym filmiku z Basią było to ujęte, ale było to też troszkę ucięte, bo to długo trwało, po prostu przechodzenie, zaglądanie, dopytywanie, być może tu się pojawiały jakieś spelling mistakes i fajnie wtedy indywidualnie uczniowi wskazać, fajnie powiedzieć ok, tak, w tym kierunku dobrze to wszystko idzie, gdzieś można kogoś bardziej naprowadzić, tak, i skorygować. To są te 11, to jest tych 11 etapów.
I to, co ważne, co na pewno chciałabym Wam przekazać w tych wszystkich etapach, to to, że cały ten proces wydawania instrukcji i planowania instrukcji został przeze mnie podzielony, rozdrobniony na bardzo tak drobne, pojedyncze elementy. I nie przerażajcie się i nie myślcie sobie teraz, jejku, kurczę, to po prostu z jakąś checklistą podczas wydawania polecenia, żeby to wszystko na pewno uwzględnić, tak, żeby o niczym nie zapomnieć. Nie, uspokoję Was, większość z tych rzeczy naprawdę, zwłaszcza mając tak już jakieś doświadczenie w pracy z uczniami, w prowadzeniu zajęć w języku angielskim, robimy automatycznie. Te rzeczy się dzieją jedna po drugiej, one tak przeplatają się. Nie jest tak, że nagle tak jakby teraz po prostu takie małe, krótkie jedno polecenie trzeba po prostu rozciągnąć do czasu nie wiadomo jakiego, żeby każdy z tych etapów na pewno się zadział. Zwróćcie na to uwagę, czy one się dzieją, czy stosujecie te wszystkie tak gesty, demonstracje i tak dalej, bo to naprawdę warto, natomiast też myślcie o tym, że robicie to dla waszych uczniów, tak? Dlatego, żeby oni z tego korzystali, żeby oni to polecenie, tę instrukcję w spokoju mogli po prostu zrozumieć. Więc jeżeli tak grupa coś załapie wcześniej, no to nie mówimy tak dla samego mówienia, żeby coś powiedzieć, żeby tak być tutaj spokojnym, że uj, dobrałam do jedenastki. Tylko po prostu dopasowujemy się elastycznie do grupy, także też o tym pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest najważniejsze, że to jest po prostu dla uczniów, tak? W sensie, że uczniowie są dla tych zasad, te zasady są dla uczniów w ten sposób. No dobrze, to teraz chciałabym zaprosić Was jeszcze raz na filmik z Basią i tym razem na tym filmiku będą pojawiały się napisy, które będą mówiły o tych poszczególnych etapach. To, na co chciałabym tym razem zwrócić Waszą uwagę, to właśnie jak one szybko, te napisy się tam pojawiają. Zapewniam Was, że wszystkie z etapów, wszystkie 11 tych etapów, tych zasad Basia w swoim poleceniu uwzględniła. Sporo z nich wymieniliście w ogóle nie wiedząc tak o tym, że ja tutaj też je wymieniłam ze swojej strony. No i mam nadzieję, że teraz właśnie z większą świadomością tak spojrzycie też na to, co tam się zadziało. Jola jeszcze napisała, że to zależy od sposobu pracy lektora. Ja zawsze mam lesson plan w ręku, łącznie ze spisem nowego słownictwa i gramatyki. Oczywiście, że zależy. Oczywiście, że zależy. Ja też należę do takich osób, które w zasadzie można to nazwać lesson plan, natomiast ja bardzo zwracam uwagę właśnie na to, co na ten język klasowy i ja bardzo często rozpisuję sobie to, co chcę powiedzieć konkretnie, to, co chcę powiedzieć właśnie w formie takich skróconych haseł, zwłaszcza właśnie do tych grup młodszych, gdzie ten komunikat trzeba, że to musi być po prostu odpowiedni graded language, tak, dopasowany do danego poziomu, a nie po prostu tak sobie tu będę gadu robić. No dobra, zobaczmy ten filmik z Basią. Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę teraz na napisy. I na to, czy pojawiło się coś nowego w tym filmiku. Czy... Hocus pocus! Everybody focus! Okay, very good, very good. Okay, now everybody take your books, okay? Hocus pocus books. And open your books, okay, open your books, page 52, okay, page 52, all right? Very good, that's right, yes, yes, okay, good, Julia, open your book, very, very good, okay, and now everybody, look at exercise number one, okay, look at exercise number one, all right, very good. Now listen to me and number the pictures. 1, 2, 3, 4. Okay? Okay.
Are you ready? Yes? Ready? Everybody ready? Yes? Julia, are you ready? Have you got a pencil? Yes. All right, very good. Okay, so let's start. Number one, everybody. Number one, skate. All right. Okay. Number two, ski. Ski. Okay. Number three, run. 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 Are you ready? Yes. Okay, yeah. So let's check. What's number one? Skate. Okay, very good. What's number two? What's number two? Ski. All right. What's number three? Run. Okay. What's number four? Run. Okay. What's number five? Play. Okay. Ready? Ready. And now look and write. Look and write. Number one here, what's this, Natalia? Run. Yes, so please write run, okay? And next, 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 next. Okay? All right. So write down the words. All right. Very good. Yes, what's here? Okay. Jak wam się teraz oglądało? Dobrze. No dobra. Tu Kasia napisała, Julia, have you got a pencil? Tak, to było takie wywołanie, tak, zwrócenie uwagi konkretnemu uczniowi, to też w zasadzie nie powiedziałam o tym, to jest dosyć też istotne i fajne w sumie, żeby używać imion uczniów, tak, czyli gdzieś tam zwracać się do konkretnych osób, tak, właśnie celem zwrócenia ich uwagi i też być może oderwania od jakiejś innej aktywności, niekoniecznie wtedy mówiąc im nie rób tam czegoś, tam czegoś, tam, tylko właśnie w taki inny, miły sposób. No dobrze, słuchajcie. Slajd, który teraz nastąpił, to pytanie, dlaczego to wszystko takie ważne. Natknęłam się, tak, tu po lewej widzicie źródło tej teorii, która mówi o pewnej reakcji psychologicznej zwierząt, ludzi, organizmów żywych, bardzo adekwatnej do tego, co mamy właśnie, co dzieje się na naszych zajęciach. Tu napisałam, tak, widzicie znowu nauczyciela, który coś tam gada, częsta sytuacja, no i naszego ucznia, ta uczennica, ona powinna mieć troszkę bardziej taką skonfundowaną minę, jest uśmiechnięta, już nie chciałam tutaj jej konkretnie edytować, natomiast wyobraźmy sobie, że ona będąc w tej swojej kuli jest po prostu w kosmosie, że dzieje się coś, czego nie rozumiem, tak? To na taką sytuację klasową można by przenieść sytuację ze świata zwierząt, które to znajdują się w sytuacji jakiegoś zagrożenia, w sytuacji być może ataku, niepewności. No i co się dzieje? Jaką mamy reakcję naszego organizmu? To jest taka intuicyjna reakcja. To nie jest tak, że my też wybieramy bardzo świadomie, jak zareagujemy wtedy, kiedy dzieje się właśnie coś takiego, tak, niebezpiecznego, coś, jakieś zagrożenie. Ja to przeniosłam na sytuację klasową. Oczywiście zagrożenie, atak w sytuacji klasowej to są zbyt mocne słowa, dlatego w tej chmurce umieściłam informację o tym, że dzieje się coś, czego uczeń nie rozumie. Natomiast warto sobie uświadomić, że w momencie, w którym dzieje się coś, czego uczeń nie rozumie, to dla takiego ucznia w kontakcie z dorosłym nauczycielem przed rówieśnikami, którzy stanowią jakiś punkt odniesienia, których ta osoba
lubi, którzy też są dla niej ważni, może być sytuacją właśnie pewnej niepewności, pewnego poczucia zagrożenia. Nie wiem, tu być może możecie sobie przypomnieć swoje czasy szkolne. Ja śmiało mogę powiedzieć, że na lekcjach matematyki zawsze czułam się zagrożona. Delikatnie mówiąc, zagrożona, bo działo się coś, czego nie rozumiałam. No i w sytuacji, w której dzieje się coś na tych naszych zajęciach, czego uczeń nie rozumie, wedle tego tej tutaj teorii pana Waltera, mamy nasz organizm, ma pewne możliwości takiej spontanicznej, nie do końca zaplanowanej psychologicznej reakcji. Pierwsza z nich to jest fight. To w ogóle w oryginale to się nazywa fight, flight. Potem dodano do tego fright i kolejno freeze. I wiem, że jeszcze potem rozszerzenia dodają jeszcze kolejne słówka na F. Natomiast te cztery tutaj super mi pasują do sytuacji właśnie lekcyjnej. Czyli co się może dziać? Może się dziać ta nasza walka. Czyli my coś tam mówimy, dziecko tego nie rozumie, czuje się w pewnym sensie zagrożone i zaczyna z nami walczyć. Zaczyna z nami walczyć, zaczyna przeszkadzać, zaczyna rozmawiać, negować. Sytuacja, myślę, że znana. Myślę, że każdy z nas spotkał się z takim odbiorcą. Co się jeszcze może dziać w reakcji takiego młodego człowieka, ale nie tylko. Może to być flight, czyli możemy tutaj sobie przetłumaczyć jako taką ucieczkę, jako próbę właśnie zwiania, wymigania się od właśnie udziału w tej sytuacji. Może to być również fright, czyli zwyczajnie przerażenie, strach, tak? Straszna sprawa, jeżeli uczniowie się boją, tak, na lekcji, ale może tak być. I tu możemy sobie wyobrazić ten fright, to może być taki jeleń w świetle reflektorów, gdzieś zaskoczony, gdzieś wywołany, gdzieś coś ma kurczę zrobić i on po prostu nie wie, jest tak przerażony. No i freeze, to była akurat moja technika na matematyce, czyli udaje, że nie żyje, to też ze świata zwierząt, czyli generalnie wybieramy taki nasz tutaj mechanizm obronny, że gdzieś tam stajemy się niewidoczni. Pomyślcie sobie tak chwilę o swoich uczniach, o ich zachowaniu, być może o swoich własnych też doświadczeniach z życia szkolnego, ale nie tylko, być może też z jakichś konferencji, czy też z jakichś innych wydarzeń, ze studiów, w których właśnie byliście w sytuacji niezrozumienia tego, co się dzieje, w sytuacji pewnej niepewności, pewnego takiego zagrożenia. Słuchajcie, to możemy rozumieć jako zagrożenie, przed taki niepokój, przed ośmieszeniem, wstyd. Tak? To są wszystko takie bardzo ludzkie emocje, które nasi uczniowie również odczuwają. I dlatego właśnie to wszystko jest takie ważne i dlatego właśnie, że w zasadzie niezależnie od tego, w jakim języku do nich mówimy, ale zwłaszcza jeśli mówimy w języku obcym, ważne jest, aby zadbać i o ten język ciała, i o naszą mimikę, i o te etapy, o tą prostotę tego polecenia, o ten przykład, o demonstrację, o to wszystko, co sobie tutaj wymieniliśmy, aby właśnie tych zachowań, które są naturalnymi reakcjami organizmów na takie sytuacje, po prostu nie było. Gdzieś często problemy z zachowaniem uczniów, czy właśnie brakiem ich udziału, przeszkadzaniem, chowaniem się pod ławką, brakiem odpowiedzi, zajmowaniem się czymś innym. Gdzieś trochę mi się wydaje, że za mało, żeby to źle nie zabrzmiało, bo wykonują naprawdę ciężką robotę, ale gdzieś warto, abyśmy spojrzeli na to, czy aby na pewno nie mamy udziału i aby na pewno nie jesteśmy po części przyczyną tych zachowań, abyśmy zwrócili uwagę, czy nasz język nie jest przyczyną
tych zachowań. Trochę się rozwlekłam przy tym slajdzie, ale to dla mnie taki bardzo ważny, refleksyjny slajd, który tak naprawdę podsumowuje to dzisiejsze nasze spotkanie. No i cóż, pamiętajcie o zasadach, pamiętajcie o planie, o etapach, o prostym języku, czyli o tym, co ma się zadziać przed wejściem do klasy, przed wydaniem polecenia już w klasie, o komunikacie porządkującym, o skupieniu uczniów, poczekaniu na to skupienie i dopiero potem jedziemy z instrukcją, jedziemy z zadaniem, uwzględniając w tym, co mówimy, nasz język ciała, demonstrację, podanie przykładu. No i na koniec, jak już to wszystko skończymy mówić, to potwierdźmy z uczniami, czy na pewno zrozumieli, rozdajmy im materiały i sprawdźmy, jak ta praca przebiega. Jeśli przebiega nie tak, jak powinna, no to wiadomo, wracamy i dotłumaczamy, dopowiadamy. Pytanie do Was. Czy macie jakieś pytania, moi drodzy? Czy coś chcecie jeszcze, żebym dopowiedziała? Czy coś tutaj chcecie skomentować? To jest ten moment właśnie na wasze pytania również. Możecie sobie pomyśleć, napisać. Ja w międzyczasie chciałabym Wam bardzo podziękować za to, tradycyjnie za to, jak braliście udział właśnie w tej dyskusji, jak odpowiadaliście na pytania do filmików na czacie. Dla Kasi bardzo pomocne webinarium. Bardzo Ci dziękuję. No i mały z wiosna już jest, kiedy możemy spodziewać się, ten Grammar Rhymes to pytanie do Olgi Dębskiej. Słuchajcie, chciałabym Wam właśnie powiedzieć a propos Olgi w zasadzie. Z Olgą możecie się spotkać już niedługo na drugiej części webinarum gramatycznego. Myślę, że Olga wtedy wspomni o gramarze i będzie mogła odpowiedzieć, kiedy on się pojawił. Powtórka części pierwszej będzie 23 kwietnia. No i ja zachęcam Was, zapraszam Was na moje webinarium Singing Class o chantach, o chants in classroom language, czyli tu będzie, podczas tego webinaru będzie bardzo mało takiej teorii. Będziemy po prostu oglądać i przechodzić przez wszystkie piosenki, zastanawiać się, co z tymi piosenkami możemy zrobić. No i jak już się zastanowimy, zrobimy sobie też burzę mózgów, to potem te piosenki, te teksty otrzymacie. Dobrze, bardzo Wam dziękuję tutaj za pytania, za podziękowanie. Jakie rymowanki organizujące lekcje polecasz? Jakie ja rymowanki polecające lekcje polecam? Na pewno polecam korzystanie z tych attention getters, to na pewno. Wiem, że są również takie nie tyle rymowanki, co właśnie też takie te pattern interrupts, na zasadzie give me five, one, eyes, znaczy tam eyes, look, ears, listen, tam hands, coś tam, feet. Być może kojarzycie, o co mi chodzi. Jest coś takiego, widziałam, że w niektórych grupach to się fajnie sprawdza. Także to też mogę polecić. Na pewno polecam Joanno, żebyś była na webinarium Singing Class. Tam będą przykłady właśnie takich pioseneczek porządkujących zajęcia. Więc tam na pewno skorzystasz. Agata, pytasz, czy będziesz mogła obejrzeć całość, czy będzie nagranie? Tak, będzie nagranie. Nagranie będzie dostępne to dla tych wszystkich, którzy jeszcze być może dołączyli później. Nagranie będzie dostępne jeszcze przez 2 tygodnie. Podejrzewam, że to będzie do 30 kwietnia, bo pewnie za jakieś 2-3 dni otrzymacie mailowo link do powtórki tego webinarium, także też będzie można sobie do tego wszystkiego wrócić. No dobra, widzę, że dziękuję Wam za wszystkie tutaj miłe komentarze. Dziecko nie pozwala wcześniej. Wiem, rozumiem, moje też tam przywiązane niemalże do tatusia. Fajnie.
No cóż, to dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Takie trochę inne, tak jak już wspomniałam, mam nadzieję, że podołałam, że to wyzwanie tak tutaj nie było na miarę, było na miarę moich możliwości, że tak, że mnie nie przerosło. Zapraszam Was, jeśli chcecie jakoś jeszcze o coś dopytać. To jest mój adres mailowy, możecie śmiało do mnie napisać. Na Facebooku jestem na Teachers Universe, tam można mnie zobaczyć. No i oczywiście po więcej szkoleń zapraszam Was na stronę o naszych szkoleniach. Jeszcze może wkleję Wam link, żeby na pewno nie zginęło. Tu mamy więcej szkoleń, także powtórkę webinarów, tak, które wcześniej były. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam miłego wieczoru w takim razie. Do zobaczenia, mam nadzieję 26 kwietnia. Będziemy trochę śpiewać, a tymczasem życzę Wam owocnej komunikacji. Także jeszcze raz wielkie dzięki za Wasz udział. Pa, pa!